Nadia już jak przy mikrofonie, a w studiu ze mną już goście. Piotr Woźniak z Wydziału Promocji Urzędu Gminy w Strzałkowie. Witaj. Dzień dobry. 24 dni Strzałkowa przed nami. Jak co roku przygotowaliście atrakcję na dwa dni. Co na początek pierwszego dnia w sobotę? Tak, taką małą tradycją stało się już, że pierwszy dzień jest bardziej na sportowo. Rozpoczynamy o godzinie 10:30 rajdem rowerowym. Od 9.30 w hali sportowej przy ulicy Górnej będą trwać zapisy, także nie trzeba zapisywać się wcześniej, wystarczy przyjechać właśnie tego dnia. No i mamy trasę około 25 km, szlakami turystycznymi gminy Strzałkowo. Osoby, które biorą udział w naszych rajdach, wiedzą już jak to wygląda, to jest sprawdzona formuła. Zapraszamy oczywiście, rajd jest bezpłatny, uczestnicy mogą liczyć się na nagrody. Natomiast od godziny 14 po południu. Już czwarta edycja biegów ulicznych Strzałkowo Dobry Kierunek. Od 14, tak jak mówiłem, rusza biuro zawodów. Od godziny 15.30 będą już startować pierwsze biegi, biegi przedszkolaków. Potem biegi dziecięce uczniów szkół podstawowych. I bieg młodzieżowy o godzinie 16.30, a o 17:00 bieg główny na 10 km. I bieg towarzyszący na 5 km i marsz Nordic Walk Ile osób już się zapisało do wzięcia udziału w waszej imprezie biegowej? Zapisy internetowe już się zakończyły i na ten moment mamy około 280 osób zapisanych na wszystkie te trzy biegi, to znaczy bieg główny, bieg i bieg towarzyszący i marsz Nordy A zapominalscy mogą jeszcze to zrobić? Zapisać się w dniu imprezy? Tak, mogą i rzeczywiście już kilku takich zapominalskich do nas się zgłosiło i tutaj mam taką informację dla osób, które chciałyby jeszcze wziąć udział w naszym biegu, a jeszcze się nie zapisały. Będzie możliwość bezpośrednio w dniu biegu, właśnie od godziny 14, będzie czynne biuro, tam będzie można się również zapisać. Tyle, że opłata startowa będzie już w tym dniu wyższa. A jakie nagrody czekają na biegaczy? O co można powalczyć? Tutaj też mamy już sprawdzoną formę, dla najszybszych, dla najlepszych zawodników będą nagrody w formie bonów do sklepu sportowego. Myślę, że dość atrakcyjne. Ta sobota upłynie na sportowo, a w niedzielę będzie bardziej muzycznie. Co przygotowaliście właśnie na drugi dzień waszego święta? Wszystko rozpocznie się mszą świętą. Tak, jak co roku rozpoczynamy o godzinie 12 właśnie mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętej Doroty. Będzie to msza święta w intencji mieszkańców. A później o godzinie 14.40 e, około e, z boiska przy szkole podstawowej w Strzałkowie wyruszy korowód ulicami Strzałkowa przejdziemy właśnie na boisko przy hali sportowej gdzie odbędą się pozostałe atrakcje oczywiście wszystkich mieszkańców no i przyjezdnych zapraszamy do udziału w tym korowodzie będziemy maszerować głównymi ulicami Strzałkowa a o godzinie 15, równo o godzinie 15 właśnie na boisku przy hali sportowej oficjalne otwarcie 24 Dni Strzałkowa. I tam też, że wiele będzie się działo, to chociażby koncert orkiestry dętej, będą też występy. Kogo zobaczymy? Tak, tak jak wspomniałeś, rozpoczynamy orkiestrą dętą, yy, naszą strzałkowską. Następnie yy, scenę opanują dzieci. Yy, to już... Yy, również jak to roku występy dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Strzałkowo oraz podopiecznych formacji działających w Gminnym Ośrodku Kultury, czyli koła tanecznego, studia piosenki, no i zespół ludowy Złoty Wiek. I będą oczywiście gwiazdy wieczoru. Kto tym razem pojawi się na scenie w Strzałkowie? Tym razem mamy trzy gwiazdy wieczoru. O godzinie 18.30 można powiedzieć śmiało legenda polskiej muzyki rozrywkowej, czyli zespół Kaldowie. O godzinie 20.00 pojawi się Iwan Komarenko, a o godzinie 21.30 zespół Long End Junior. Po tych koncertach oczywiście tradycyjnie również pokaz sztucznych ogni, a wszystko zakończy się zabawą taneczną. A na boisku będzie też wiele innych atrakcji, to chociażby zawody strzeleckie czy rowerowa akademia. Co będzie działo się właśnie dookoła tej imprezy? Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, albo puchar wójta i przewodniczącego gminy Strzałkowo, ale również z dodatkowymi bardzo ciekawymi nagrodami. Dlatego tutaj zapraszamy wszystkich, bo te zawody będą się odbywać w trzech kategoriach męskiej, żeńskiej i młodzieży szkolnej. Dlatego tak naprawdę każdy, kto jest w stanie wziąć tę wiatrówkę do ręki, może, w, może wziąć w niej udział. Poza tym oczywiście szereg atrakcji dla dzieci. Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny z kulkami, różnego rodzaju dmuchańce, to co dzieci uwielbiają i sprawdza się co roku. Oprócz tego nowość na Dniach Strzałkowa, aczkolwiek coś, co już w Strzałkowie jest znane, czyli mobilne kino 7D. Jest to taka atrakcja, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie właśnie w Strzałkowie. Strza Strażacka Grochówka, no, i zupełna nowość w strzałkowie, czyli miasteczko rowerowe. Powstanie takie miasteczko rowerowe, właśnie tam na, na boisku, przy hali. I tutaj, dwie takie atrakcje w ramach tego miasteczka. Pokaz rowerowy w wykonaniu Jonasza Pakulskiego. To jest profesjonalny akrobata rowerowy, uczestnik programu Mam Talent. On zaprezentuje około godziny 17.30. 45 takie właśnie rowerowe show. Bardzo ciekawe, zapraszamy do, do oglądania, a przez cały czas trwania niedzielnej imprezy będzie również funkcjonowała Akademia Rowerowa. Jest to właśnie takie miejsce dla dzieci, gdzie będą dostępne rowery, będzie można właśnie szkolić, dzieci będą mogły szkolić swoje umiejętności jazdy na rowerze i y, uczyć się bezpieczeństwa jazdy właśnie. Na Dlaczego rowerze. warto być z wami w ten weekend w Strzałkowie? Myślę, Dlaczego że, Strzałkowo to dobry kierunek? Może tak zapytam. Myślę, że jeśli ktoś słuchał naszej rozmowy od początku, to już znalazł odpowiedź na to pytanie, ponieważ no, atrakcji myślę, że jest naprawdę sporo. Każdy powinien znaleźć coś y, dla siebie, zarówno ci, którzy wolą spędzać czas aktywnie, jak i ci, którzy wolą się bawić. Y, Także pozostaje tylko nam zaprosić 16-17 czerwca do Strzałkowa. To wszystko już w ten weekend. Impreza pod patronatem również Radia Września. Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę. W studiu z nami był Piotr Woźniak z Wydziału Promocji Urzędu Gminy w Strzałkowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze polokalne.